Hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 22, co ja mówię 19. Patrzcie, jak się cofałem, dlatego że przeglądałem sobie mody, jakie były na 19. I tak mi utkwiło. Jedziemy sobie, odebrałem z placu sprzęt. Stary kombajn się sypał troszeczkę, więc został sprzedany. I kupiliśmy sobie drugi. Po remoncie już wyremontowany, zobaczymy jak będzie działać na gospodarstwie. To się troszeczkę pozmieniało, o tym Wam opowiem później. I widzicie, o tutaj mamy już duży paszowóz kupiony, a spowodowane to jest tym, że dodałem ten mod na małe zwierzęta i te zwierzęta teraz, powiem Wam tak, pieniądze są z tego bycze, ale ile one pierdzielają teraz, to jest masakra. Dobra, jakby się tutaj rozłożyć, kurka, placzek, będzie problem. Wiem, trochę większy sprzęt, niedużo, ale jednak. I może być problem z rozkładaniem się. A mamy jedno pole tutaj małe do ścięcia jęczmienia, więc akurat się przyda na testy. Kurczę, no tutaj jak się zatrzymam, to i tak kurna dupą gdzieś tam się wpasuje pewnie. Tak wygląda nowy kombajn. A mam nadzieję, że się uda odpiąć. Dobra. I spróbujemy jakoś się podpiąć pod niego. Jest większy, ale też i większe problemy, jak widać, ze skrętnością będą. Koguty mogę wyłączyć. Dobra, ściągamy go. To mamy. Teraz trzeba to podpinać wszystko. I obyła się. Zobaczmy, czy ja mam słomę. Tak, jest. To dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Nawet nie wiem, nie testowałem. Nie wiem, jakie on ma dźwięki. Dobra, pierwsze na górę. Aha, to jest max. Powiem Wam, że wygląda to fajnie. Cofamy. Myślę, że teraz pojadę normalnie. A na czerwcu jeszcze będzie mi się trochę działo, bo jeszcze mam tak sprzedaż. Sprzedaż soi, też tam parę groszy dostaniemy. Powiem Wam, że tak, krowy w tej chwili ładuje do oporu, do pełna ładuje tamte te obory żarciem i po przewinięciu czasu o jeden dzień obory są puste, wszystko zjadają. Także karmienie jest codzienne. Czy jak tutaj wyhaczyć, jakoś może wyhaczę. To pozbierać, też będzie ciekawie.
woteczkę na miniaturkę. No, fajne dźwięki ma. No, trzeba przyznać. Ma dużo ładniejsze dźwięki niż tamten kombajn. Tutaj to mi powinno wejść na raz, więc... Tu jest jednak 10 tysięcy litrów. Nie, też te wszystkie drzewa muszę tu powycinać jeszcze, żeby tu zrobić jedno duże pole. Tutaj cokolwiek będę dopiero robił po żniwach soi. Można go rozłożyć, zostawimy go na razie. A my biegniemy na gospo, lecimy sprzedać soję. I później odbierzemy, ściągniemy sobie kombajn. A ciekawe, czy on mi się w tamtą bramę w ogóle zmieści. Z headerem pewnie nie. Także chciał, nie chciał, będę musiał. Jak zwykle escape. Tutaj rurę trzeba wyciągnąć. Pszenica jeszcze została z tamtego roku. Soja. O kurde, na jedną przyczepę wejdzie. No nie weszła. Ile mi zostało tej soi? 100 kilo. No już nie będę jej ładował, pojedziemy z tym, co mamy. Nie będę się bawił i to z tego kombajnu od razu zabiorę i też sprzedam. Teraz sprawdźmy sobie, bo gdzie ta soja jest najlepsza. Obojętnie.
Chociaż tu jest tyle więcej. Skup zbożowy gier świetnie. Gdzie to kurczę było? Oznacz miejsce. Zobaczmy na mapce, gdzie to było. Pewnie daleko znając życie. Tak, kawał drogi. Tak, ale sprzedamy to wszystko też. Makopowe. Czyli przed jeszcze. Dobra, kombo nie gasimy, ja go później ściągnę, a my jedziemy to wszystko w cholerę sprzedać. Ciekawe, ile zarobimy za to. No i ten ciągnik prawdopodobnie razem z 60 będzie bardzo, bardzo długo. Małego dojść maram, znaczy małego pęda będę chciał sprzedać. I tego dużego też. I wymienimy go później na jeden większy ciągnik. Przy tych krowach zostać, muszę pomyśleć, to mało oborę trzeba będzie zburzyć. Zbudować drugą, większą oborę na krowy. No i siros na siano będę musiał sobie jakiś tam budynek zbudować z suszarnią, żeby tam suche siano mieć cały czas luzem. Naprasować już tylko i wyłącznie kiszonkę. No i słomę, nie? Tutaj, dobra. Jak ja mam kiprowanie na lewo. Dobrze mówię? Na lewo, no. Jeszcze tu nie byłem na tym skupie. Że trochę ciasno tu jest.
całkiem dobry zbiór dochód. Jakieś koty tu miałczą. Władza i tak nikogo nie ma. Już te krzaczory nic nie widać, nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę ciszy, uszy odpoczną. Dobra, tutaj to poskładać. No i musimy zjechać kombajnem. Nawet nie będę próbował. Muszę sobie później pozbierać tę słomę. No, odepnij się. Dobra, może nie spadnie. Mam, że chyba ciągnikiem przyjadę po niego, żeby go zabrać. Bo będę miał się ciężko wyłamać nim.
Jeszcze tu jest nie moje pole. No i teraz pytanie za milion, czy ja się złamię na podwórko. Czy nie widzę? Spokojnie. I tak, w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.